Dzień dobry Państwu, kolejny komentarz na czas. No i tym razem mamy nowe obostrzenia. Na razie jeszcze nie w kraju u nas, natomiast Niemcy są jak zwykle przodownikami pracy. W związku z tym wyprzedziły plany nawet NWO i w tej chwili wprowadzają totalne obostrzenia, natychmiast niemalże, i teraz już nic nie będzie można. Będzie można jedynie się leczyć, no apteki będą, a jakże, otwarte, no bo przecież muszą być, sprzedaż musi iść, no i tam dostęp do podstawowych artykułów żywnościowych, nie ujęto tutaj papieru toaletowego i tego typu rzeczy, być może także Niemcom pozwoli się łaskawie na kupowanie również artykułów higienicznych. Trudno powiedzieć. Tych obostrzeń jest dość sporo w różnych częściach świata. No i ani przez myśl nikomu nie przeszło, że w Polsce takie obostrzenia także będą. Dlaczego? Dlatego, że zostało zgodnie z tym, co żeśmy wielokrotnie już mówili w naszych programach, wykonany taki manewr. 3 kroki do przodu, 2 w tył. Powolutku, pomalutku, aż w pewnym momencie będzie ten gwóźdź. Gwóźdź do trumny głównie gospodarczej w naszym kraju. Co widzimy na przykład po wprowadzeniu zapowiedzi lockdownu na Ukrainie. Co prawda prasa oficjalna, ta mainstreamowa, mówi tutaj o 300 jakiś, czy tam paru setek przedsiębiorców, którzy protestowali, a nawet były jakieś starcia z policją, więc dzielna policja Ukrainy, czyli milicja, dała sobie radę z anarchią 300-osobową i dzielnie tam rozprowadzili gaz łzawiący. Później w prasie ogłaszając, że to nie oni zrobili, tylko na odwrót, to oni zostali zaatakowani, biedacy, gazem łzawiącym przez przedsiębiorców, którzy najwyraźniej prezentowali przemysł chemiczny, skoro mieli dostęp do takich rzeczy lub też sklepy z bronią. Trudno powiedzieć, jak to było naprawdę, bo później prasa twierdzi, że na Majdanie słynnym, tak, czyli tam, gdzie zaczęły się pierwsze protesty i podział Ukrainy na lepszych i gorszych, zachodnich i wschodnich, tych w paski i tych z bokobrodami, różne tam podziały nastąpiły. Otóż prasa donosi, że tam już około 1000 ludzi przebywa na tym Majdanie. Początkowo nawet próbowali rozbić namioty, co jakże dzielna policja znowu udaremniła, czyli umocnienia bojowe, które postanowili pracodawcy postawić, zostały skutecznie zniszczone przez siłę żywą przeciwnika. No ale jednak mimo to te namioty zaczęły wyrastać jak grzyby po deszczu, czyli znowu zbunkrowani przedsiębiorcy, tym razem w okolicach liczby 1000, tam sobie przesiadują i protestują przeciwko kolejnemu lockdownowi. To nie, ja bym nawet nie nazwał tego lockdownem, tylko knockoutem we wszystkich krajach, bo jeżeli ma być tak, jak zapowiadają to w różnych krajach Europy, a głównie w Niemczech, no to gospodarka w tej sytuacji klęknie z całą pewnością. Dziwne, że tak mało osób na Majdanie, dziwne, że w tych wystąpieniach tak mało osób. Dziwne również, że tak nie słychać o jakichś specjalnych protestach w Niemczech, gdzie, jak wiemy, jeszcze niedawno, późną wiosną, Niemcy licznie protestowali przeciwko jakimkolwiek działaniom na tkance ich wolności. Więc zastanawia mnie, dlaczego nie słychać. Być może nie dochodzi tutaj z mediów i jeszcze echo się odbije, bo to jest może jeszcze za wcześnie i takie doniesienia dostaniemy. Trudno powiedzieć, ale zastanówmy się, co dalej. No bo tutaj różne pomysły i pozwolę sobie jednak hałasować okularami. Kupiłem nowe, żeby mniej stukały, bo ostatnio były komentarze, że narobiłem hałasu okularami, ale co nam donosi mainstream, a dokładnie RMF. Otóż
w Niemczech, powtarzając, będą otwarte tylko sklepy z najpotrzebniejszym asortymentem, apteki i banki. Okazuje się, że muszą działać, bo w bankach wirus nie atakuje, prawda? Natomiast całe wszystkie reszta, szkoły, restauracje, bary i zakłady usługowe nie będą mogły być otwarte. A podczas świąt Bożego Narodzenia, i tutaj cytuję, członkowie jednego gospodarstwa domowego będą mogli spotkać się z czterema innymi osobami z najbliższej rodziny. No więc, prawdę mówiąc, to zakrawa na to nie tyle utratę wolności, ile poszanowanie w ogóle podstawowych praw człowieka, w tym także zabranie im, no bo jeszcze na mnie, chociaż kto wie, bo jeszcze mamy chwilkę, tydzień do świąt, zobaczymy, co się wydarzy. Zabranie ludziom możliwości spotykania się w ich najważniejsze święto, bez względu na to, czy odbędzie się tutaj krytyka chrześcijaństwa, czy nie, bo to pomińmy już to, bo to już nie o to chodzi, żeby ciągle drążyć ten temat, tylko to są dla tych ludzi ważne rzeczy. I podobnie jak w komentarzu na 11 listopada opisywałem sposób, w jak perfidny sposób traktuje się nasze uczucia religijne, kontakt z przodkami, wspomnienia i domyka nam się możliwość emisji tego, co my czujemy. Nie dosyć, że zablokowano kontakty społeczne i dalej się je blokuje, to jeszcze dodatkowo blokuje się nam serca, najwyraźniej się tego boją również i w Niemczech. Ale posłuchajmy, co dalej w innych krajach Europy. Otóż Holandia naśladuje Niemcy. Wszystko normalne. Tak, wszystko pozamykane. W domach będzie można przyjmować maksymalnie do 3 osób, tak dla odmiany, nie licząc dzieci. Więc ścisły lockdown. Czechy to samo, jeszcze dodatkowo od 23 do 5 rano będzie obowiązywać godzina policyjna. W kościołach będzie można zajmować 20% miejsc. No, tego typu rzeczy, które właściwie te różnice są chyba fanaberyjne niż bardziej uzasadnione jakąkolwiek epidemią. No tak rządy mają, że prześcigają się w rozwiązaniach i sprawdzają, być może w wyniku jakiegoś większego eksperymentu, które to będzie, jak dalece można się w danym narodzie posunąć do ograniczeń, żeby nie protestował, a jeśli protestował, to w jakiej ilości, jak bardzo intensywne to będzie. Francja, godzina policyjna od 21 do 7. Oczywiście wszystko pozamykane. Co pozamykane? Restauracje, bary, placówki kultury, miejsca rozrywki. No oczywiście po co się radować? Trzeba być smutnym na święta, na Sylwestra również. Rząd Francji najwyraźniej łaskawie zniósł był godzinę policyjną na okoliczność Wigilii i Sylwestra. Natomiast nabożeństwa, bez względu na ilość tam miejsc, do 30 osób. Ale prawdziwą perełką tutaj jest Belgia. Otóż w Belgii w czasie tak zwanych świąt Bożego Narodzenia będą zakazane odwiedziny w prywatnych domach. A maksymalne 4-osobowe spotkania będą możliwe tylko na świeżym powietrzu. No ja błagam, niech mnie ktoś naprawdę uszczepnie, bo to już zakrawa na jakąś totalny absurd. Nie widzę tutaj powodu. Otóż na świeżym powietrzu kolację wigilijną Belgowie będą spożywać. Co więcej, zaznaczone jest, że to może się odbywać w ogródkach lub też na tarasach. No więc we Wrocławiu jest takie osiedle, tarasy grabiszyńskie z ładnym parkiem. Być może należałoby tutaj Belgów zaprosić i będą mieli powód do spotkania w większym gronie i świętowania, bądź co bądź też na świeżym
powietrzu. No, dla nas niewyobrażalne. Gdyby w Polsce coś takiego wprowadzili, nastąpiłby bunt, mam nadzieję. I tym razem mogę otwartym tekstem powiedzieć już, to już chyba czas. Chyba czas przygotować się na odparcie tego absurdu i pokonanie swojego własnego strachu, wyjście po prostu z otwartą propozycją, że my tego nie chcemy i zmieniamy. Zmieniamy wszystko. Począwszy od naszych rządzących, których nie chcemy i żądamy podania się do dymisji, aż do układów międzynarodowych, które zostały zawarte nielegalnie i na to są dokumenty, łącznie z akcesem do Unii Europejskiej i późniejszymi konsekwencjami politycznymi, łącznie z umowami gospodarczymi, łącznie z umowami niestety również i wojskowymi, o czym może innym razem, bo temat jest bardzo obszerny, jak pewnie wiecie. Zostały zmienione pewne rozporządzenia w zarządzie, w kierownictwie naszej armii, które pozwalają na to, że ten, kto powinien być tam kierownikiem, nie może kierować. Natomiast może kierować zupełnie ktoś inny, czyli zwierzchnik sił zbrojnych oraz z tylniego fotela limuzyny naczelnik może odpowiednio tam wydawać swoje, widzimisię, i rozkazy. Pójdźmy dalej. Taki przegląd sobie zróbmy. We Włoszech okazuje się, że od 21 grudnia do 6 stycznia, dziwne, że od 21 grudnia, kraj nie jest specjalnie duży, zwłaszcza jak popatrzymy, że wszerz, to tam można właściwie rowerem przejechać i odwiedzić bliskich. No wzdłuż będzie ciężej, zwłaszcza w górach. Dlaczego od 21? Mamy tutaj pewną graniczną datę. Wiemy, że w tej chwili odbywają się pewne energetyczne zmiany na Ziemi, zwłaszcza od 14, gdzie kulminacja pewnych magnetycznych wpływów naszego Układu Słonecznego będzie 21 grudnia. I tutaj akurat od 21 grudnia będzie zakazane przemieszczanie się między regionami kraju we Włoszech bez uzasadnionej potrzeby. I teraz kwestia interpretacji, czy karabinierzy będą badać jakoś osobno, czy może mają jakąś tabelę lub urządzenie pomiarowe, cóż to znaczy uzasadniona potrzeba. Jeśli ktoś mieszka na wsi i nie dysponuje kanalizacją, natomiast Sławojka słynna skądinąd funkcjonuje, to wtedy trzeba będzie prawdopodobnie mieć zaświadczenie, żeby uzasadnić swoją potrzebę fizjologiczną. Oczywiście tempo jak zwykle żartuje, ale moim zdaniem to już my żeśmy przeszli tego typu próby wiosną. Jak pamiętacie, policjanci dość chętnie zaglądali do naszych zakupów, do torebek, do toreb, do różnego rodzaju teczek, sprawdzając, czy my aby na pewno żeśmy wyszli z domu, dlatego bezprawnie zresztą sprawdzali, bo nie ma takiej, nie było wówczas żadnych takich przepisów, nadal nie ma. Czy aby na pewno uzasadnione było wyjście z domu, bo jeżeli to były bułki, chleb, mleko, to jeszcze tak, ale już na przykład używki może już nie, a do używek również kawa i herbata należy. Być może nieuzasadnionym zakupem było cokolwiek innego, na przykład ubranka dla dzieci, czy na zimę, żeby się przygotować, bo nie wiadomo, jak długo będziemy w domu siedzieć. Trudno powiedzieć. W każdym razie ocena, bądź co bądź, no chciałem powiedzieć urzędnika państwowego, ale się żachnąłem, ugryzłem się właśnie w język, bo okazuje się, że nasi policjanci mogą nie być wcale urzędnikami państwowymi i mogą nie być nawet na służbie.
I co do tego, co do tej wątpliwości, należałoby się jeszcze osobno wyjaśnienie, gdzie tak naprawdę zarejestrowana jest policja jako instytucja. Ale to też zostawmy, zróbmy dalej, dokończmy ten przegląd. No więc we Włoszech, no jak to we Włoszech, zakazane będzie przemieszczanie między regionami, no i oczywiście Włochom, jak to we Włoszech, skłonnym do zabawy, zostaną ograniczone możliwości korzystania z barów, restauracji i tak dalej, do 18, gdzie do 18 to właściwie Włosi się chyba tylko zaczynają jakiś rozbieg robić, natomiast z tego, co donoszą turyści różnych nacji, Włosi, Hiszpanie, Portugalczycy, w ogóle południowe kraje chętnie sobie balują do rana, więc właściwie wrażenia na nich nie zrobi to, że pozwolono im do 18 skorzystać z baru czy też jakiejś restauracji. No, absurd goni absurd. No i oczywiście godzina policyjna jeszcze. Zakaz jarmarków bożonarodzeniowych, no bo przecież nie można się poradować. Więc tutaj widzimy, że tu jest ewidentnie zamach na kontakt międzyludzki, bo to jest kompletnie nieuzasadnione. Jeżeli wirus wie, że do 18 ma nie zarażać, to czy ustawą jakąś, czy też rozporządzeniem nie można by było nadać wirusowi odpowiedniego posłuszeństwa, żeby nie atakował do 24 na przykład, czy też do 2 w nocy, żeby ludzie mogli skorzystać. Nie, otóż on się słucha tylko władzy nadrzędnej, a że ponieważ żyjemy w Związku Socjalistycznych Republik Europejskich, no to mamy mniej więcej podobne zagadnienia. Ale jeszcze mamy ciekawostkę z Wielkiej Brytanii. Otóż w Wielkiej Brytanii od 20 do 27 grudnia, czyli akurat wtedy, kiedy jest to dla ludzi wyznających wiarę chrześcijańską, no już może nie katolicką, bo w Wielkiej Brytanii nie ma przewagi katolików. W tych dniach, kiedy to jest akurat dla nich ważne, co oni im przyszykowali? No więc maksymalnie 3 gospodarstwa domowe, w ogóle ciekawe, rewolucyjne spojrzenie na społeczeństwo. 3 gospodarstwa domowe będą mogły stworzyć świąteczną bańkę. Okazuje się, nie wiem, czy te bańki oni chcą na jakichś drzewkach wieszać wigilijnych, czy też świątecznych. Ale słuchajmy dalej. W ramach której mieszkańcy będą mogli odwiedzać się w domach, czy spotykać na świeżym powietrzu. No, odbiera mi głos, prawdę mówiąc. Z zaznaczeniem tutaj jeszcze jest, że tą bańkę będą mogły tworzyć tylko osoby, które już raz do niej przystąpiły, czyli nie będzie można było rotować w tych bańkach, co z pewnością, gdyby było umożliwione, to Polacy by to wykorzystali, a tutaj najwyraźniej Polaków jest za dużo w Wielkiej Brytanii i Brytyjczycy nauczyli się regulować tak przepisy, żeby Polacy nie mogli jej obejść. Swoją drogą pozdrawiam kolegę, który wymyślił tak zwany rotacyjny strajk głodowy, narzędzie niezwykle skuteczne przymusu społecznego, w którym to co najmniej 2 osoby na zmianę głodują, jedna jeden dzień, druga drugi dzień i tak można w nieskończoność, więc narzędzie się nie zużywa, dodatkowo można wprowadzić rotację osobową, każdy po jednym dniu i tam jak długa kolejka protestujących by była, jak widzicie narzędzie dość sprawne. Więc dziękuję koledze za wymyślenie czegoś takiego. Myślę, że to na skalę masową należałoby wprowadzić. Pójdźmy dalej. Hiszpania. W Hiszpanii ustalono, no Hiszpanię jako
przyjęło się, że raczej gorąca krew, więc tam poszerzono tą bańkę do 10 osób, co jest rewolucyjne, wydaje mi się, w skali Europy. Z tym, że tutaj wliczają do tego limitu również dzieci, więc to tak na dwoje babka wróżyła. Jak widzicie, narzędzia są jednakowe mniej więcej w pewnych granicach, ale manewruje się tutaj na tym, kto może, kto nie może, czy dziecko może uczestniczyć, bo ono jest wrażliwe na te zakażenie, czy też nie, bo nie jest wrażliwe. W Hiszpanii na ostro poszli z 10 osób i koniec. Nieważne, czy to są dzieci, czy nie dzieci, nic nie mówią o kobietach w ciąży, czy liczy się raz, czy dwa. Natomiast no, godzina policyjna tutaj także podobnie jak we Włoszech jest. Trudno mi powiedzieć i uzasadnić. Być może ktoś mi podpowie z Państwa, po kiego grzyba ta godzina policyjna jest. Tak jakby mieszkańcy jakiegoś kraju nie mogli się przemieszczać w nocy, bo jest groźniej, czy stanowią zagrożenia dla systemu, czy też można jakieś nocne protesty prowadzić. Swoją drogą ja bym wprowadził w Polsce godzinę policyjną dla polityków, bo oni obradują ostatnimi czasy bardzo często w nocy. Prawdopodobnie w czasie, kiedy toczą się również obrady innego Knesejmu, na przykład za oceanem, bo mamy to przesunięcie czasowe, być może oni w ten sposób się kontaktują. I jak wiemy, wiele różnych ustaw zostało podpisanych właśnie w nocy. Gdyby była policyjna godzina dla polityków, to oni nie mogliby tego robić. Może to byłby sposób, tylko wtedy no, my musielibyśmy zarządzić taką godzinę policyjną. Nie wiem jeszcze jak z kontrolą tego, natomiast wydaje mi się to ciekawym rozwiązaniem. No, Austria to wszyscy wiedzą. Austria jest, właściwie ma bardzo proste rozwiązania. I tak trwa lockdown, i tak trwa lockdown. Więc generalnie tutaj mamy strategię popuszczania. Od Wigilii będzie można jeździć na nartach. Interesujące, tylko nie wiadomo, czy hotele będą ich przyjmować. Prawda? Więc pojeździć można sobie, tak jak w przypadku z Polski, pojechać autobusem, śliznąć się na nartach i wracać. Średnio zalicza się tego typu akcje do przyjemności. Bardziej chyba sport ekstremalny, wytrzymałość serca się bada w tym momencie. No a tu jeszcze mamy kolejny rodzynek. Otóż Węgry, w których upatrywaliśmy jakieś światełko wolności i patrzyliśmy na przywódcę Węgier, właściwie naczelnika, można by było powiedzieć, podobnie jak u nas, gdzie przekazywał różnego rodzaju treści, jego prace pokazywały, że on taki bardziej wyzwoleńczy, że on przeciwko Europie i tak dalej. Okazuje się, że tutaj niespecjalnie on zakazał sylwestrowania, czyli nie będzie zabaw sylwestrowych na Węgrzech. Obowiązuje godzina policyjna, która zostanie zniesiona tylko na Wigilię. No więc bardzo proste rozwiązanie. Co więcej, jak już jesteśmy przy Węgrach, to nie mogę się powstrzymać od komentarza tego weta w kierunku Unii Europejskiej, które to miało być zawiązane wspólnie między Węgrami a Polską. No to tuż pan naczelnik Węgier wypiął się na to, bo stwierdził, że generalnie nie będzie walcował, bo on ma tam montownię samochodów europejskich i bardzo dużo zatrudnienia te montownie gwarantują jego ludziom, więc on wytarł sobie ryj po prostu taką chusteczką, że dba o ludzi, w związku z tym nie będzie walcował tutaj tych przepisów, które o praworządności, które to Unia
interpretuje w znany nam sposób i blokuje pieniądze dla tych dwóch krajów, czyli dla Węgier i dla nas. Także pomysł na integrację dwóch narodów szlak trafił. No i przechodzimy do Polski. No, Polska zapowiada, że do 27 grudnia no, będą obowiązywały te przepisy, które obowiązują do tej pory, więc będzie brać w nim udział w spotkaniach wigilijnych maksymalnie 5 osób. I ten 5-osobowy limit dotyczy osób z wewnątrz. Czyli jeżeli będzie rodzina, powiedzmy, która jest 10-osobowa, no to może zaprosić 5 osób. Jak jednoosobowa, ktoś mieszka sam z kotem, no to będzie, a kotów nie policzyli, to będzie mogła zaprosić sobie jeszcze dodatkowo 5 osób. Dziwne, że tak ostro do 27 zapowiadają, że to będzie trwało, czyli, bo ja tu między wierszami odczytuję inne zagadnienie, co po 27 w związku z tym, że poprzednie wiadomości nam mówią o wyraźnych obostrzeniach w Europie, które niezawodnie trafią do nas, więc spodziewajmy się, czy coś więcej z tych. Ach, świetny pomysł z pogrzebem, karpia, bo pogrzeby nie mają tych limitów, więc możemy równie dobrze jakieś zwierzę pogrzebać, tylko nie zapomnijcie, że pogrzeb z natury rzeczy trzeba wygrzebać, więc jakąś doniczkę trzeba przyszykować i w razie czego robić dokumentację, gdyby to służby sanitarne wpadły na kontrolę. Mam nadzieję, że mój sarkazm nie zraził was. Tymczasem zapraszam do kolejnych komentarzy. Do zobaczenia.